pięciu świadków? Tak, będę dobra, dobra. Czyli to już możemy wywalić, skoro zrobiliśmy analizę. Mamy 9 scen do dyspozycji, może 10. Nie, planując wtedy, ale to świadomie planując na to, że będzie więcej niż... że będzie więcej niż 2 godziny z hakiem. Zobaczymy. Scena otwierająca, łowcy lewetanów. Spróbujemy zrobić. To może faktycznie być minuta, będzie taka migawka tylko. Tu mamy świadków, więc tak. Świadek Kevin Shields. Czy można wezwać go na świadka przeciwko sobie? W Ameryce jest chyba prawo, które pozwala się wypiąć na zeznawanie przeciwko sobie. Dlatego to się chyba nie dzieje. W Dodgeball, jako że to system prawny, to nie jest system amerykański, a nie brytyjski, to możemy sobie trochę nagiąć. Więc... okej, pierwsza opcja jest taka. Gregory Finch chce Kevina jako świadka. Kevin może odmówić zeznawania, ale Gregory go może wziąć, przecież skoro jesteś niewinny, to nie widzę, gdzie jest problem, więc proszę cię, udowodnij swojej niewinności. Może wziąć go pod włos, żeby namówić go do zeznawania. Czy Gregory Finch jako adwokat może sam zeznawać o tym, co on przeżył z Kevinem? Może... możemy zrobić trochę elastycznie, jako że właśnie dozwol i sędzia decyduje. Jakiś taki dziwny system, więc może być trochę elastyczny pod tym kątem i Gregory może mieć prawo do zrobienia takiej przemowy dowodowej w trakcie, jakby bez świadka, że jakby on sam będzie zeznawał to, co wie. Czy zrobimy tak? To zrobimy na łamane te rzeczy. I... no jakie były, co właśnie, co by świadkowie mówili? Kevin Shields, fundusz Kevina, ok, dlaczego Kevin ma na plecach siniaki, tak, co Kevin zrobił Gregorymu nad kanałem, tak, dowód, walka pracowników, tak, to będzie właśnie najważniejszy w tym samym procesie, bo proces jest o zniszczenie mienia, z najważniejszym dowodem tak naprawdę jest klucze do aparatury Leylanda. Dlaczego Kevin chciał je zdobyć i dlaczego Kevin chciał zdobyć klucze, dlaczego je zdobył przemocą i dlaczego i jaki ma to związek ze zniszczeniem pracowni. To jest najważniejsze pytanie w tym procesie w zasadzie. Więc na początku, dobra, więc Gregory zaczął jako character witness, że słuchajcie, Kevin jest, ma skłonność do wykonywania przemocy. To dalej tu pociągnie, to pociągnie w ten sposób. Może tak. Świadek, inżynier. I będzie pytanie o klucze, dlaczego chciał je zdobyć i jaki ma to związek. Ze zniszczeniem pracowni. Te pytania mogły być przy jakimś inżynierze. Bo świadek Kevin Shields. Gregory Finch mogły być ciągle o charakterze Kevina i tego, że jest skłonny do takiej do przemocy. Świadek inżynier o tym, że i to są klucze i to niszczy aparatury i on musiał wiedzieć, żeby to zrobić i no, on chyba to zrobił, skoro miał klucz w ręku i tak dalej. Ale że winny jest także Vukani. Tu może być, możemy powiedzieć, że ej Kevin, dlaczego wpakowałeś Vukaniego w to wszystko? To możemy przeciągać na koniec.
też z różnych powodów. Tu damy inżyniera i na koniec może Lidii Wokaniego. Bo teraz tak, nie wiem, czy oni będą w sądzie. Na razie ich nie ma, uciekli. Ale skok, mogą do niego wrócić. Jak coś trochę jeszcze się nie uda, to mogą zostać na tę rozprawę jednak przyprowadzeni. I kto wie, co się stanie. Dobra, więc załóżmy. Nie ma co udawać, że to jest oddzielna scena. Robi się gęsto. Zrobimy tak. Lydia i Wukani jako jedna scena, jeśli będą zeznawać jedni po drugim. Czy Kevin nie wmanipulował cię w działaniach przeciwko Klejandowi? Słyszeliśmy, że straciła pani pracę w teatrze. Jak wyglądają stosunki Kevina z rodziną? Konflikty w domu? Co to? Co z tą Emily? Okej, okay, to do Lydii może zostać. Wukani, technologia Klejanda, czy mogła zostać już ukradziona? Bandyta w Kamienicy College zginął w nienaturalny sposób. Czy to może być sprawka Kevina? To są ciągle dobre pytania. Kurde. Czy Kevin mógł wykorzystać pana wiedzę, by zaatakować pracownię Klejlanda? Tak, czyli że Wukani będzie niepodejrzany ostatecznie? Można. I to wtedy przy Wukanim. To może nie byłoby inżyniera, tylko byłby Wukani. Albo inżynier. Czyli jak Wukani nie będzie zeznawał, to będzie jakiś inżynier i on wtedy nie będzie, a będzie mówił tylko o tych rzeczach, o których on wie. Technologia Klanda, czy mogła zostać ukradziona? To, czy to ma jakiś związek z czymkolwiek? Bandyta w kamienicy w Coleridge, tak? Czy Kevin mógł wykorzystać pana wiedzę, by zaatakować pracownię Klejlanda? Okej. Okay. Bo będzie to pytanie o wykorzystywanie, więc je zostawimy. Zrobimy tak, żeby było konsekwentnie z Gregorem Finchem. Fajnie, że tam kopiowałem, skoro się męczyłem, skoro i tak teraz to wywalam. I tę listę edytuję ręcznie. Świadek inspektor Mara, Brendan Bryan, Lydia Wukani, ekspert Kevin Shields. 5 scen na rozprawę, zostają 4, a trzeba jeszcze zrobić epilog. Więc... walka w zakładach mięsnych. Tej sceny potrzebujemy, tak czy inaczej. To był akt pierwszy. O, tu się rozstrzygnęły rzeczy i to wstępnie przerzucimy w akt drugi. Oznaczę sobie na... To zaryzykuję jednak, że to nie będzie 10 minut, to będzie scena, ja spróbuję to ogarnąć naprawdę w minutę. Ale czerwone to są duże sceny. Świadek. Shields, Gregory Finch. 10 minut. Czy tam, okej, okay, jedna scena, a mamy 4,5 na godzinę. I planujemy 2 godziny, haha. Walka w zakładach mięsnych. Scena. Walka w zakładach mięsnych kontynuuje to, co się działo wcześniej. Więc tak, ok, już mi się to układa w głowie. Więc załóżmy, że będę prowadził początek mocniej. To robimy tak, scenę wejściową. Potem robimy krótką przemowę w sądzie. Czy będziemy bardziej przeplatać? Przemowa w sądzie, żeby przypomnieć jakby co się dzieje, ale potem tniemy do akcji w zakładach mięsnych, bo ona jest jakby ciekawsza. Nie chcemy robić teraz chyba na początku, podczas kiedy oni stoją naprzeciwko siebie z pistoletami i nóżami, to nie chcemy robić chyba nagle wtedy przerwy na gadanie 15 minut, znaczy przerwy, po prostu robić 15 minut gadania
i pytanie, co wtedy się dzieje w tamtej walce i że nic. Więc możemy ciąć na przemian. Jedna runda walki, jedna rozmowa, czyli trochę rozmowy w sądzie. Czyli przemowa Gregorego, trochę walki. Schlitz Gregory, trochę walki. Schlitz Gregory, trochę walki. Tak na trzy. To chyba na sesji wyczujemy, jak to zrobić, ale rozważam domyślnie właśnie to przenikanie się scen. Chyba, że bez tego cała walka na początku. Jeśli będziemy przeplatać, to może uda się zrobić zręcznie, że pytania w czasie rozprawy będą nawiązywać do tego, co się dzieje w masarni, znaczy w tych zakładach mięsnych, w akcji. Może. Albo może bezpieczniej będzie, żeby zrobić najpierw całą walkę i potem rozprawę. Tylko rozprawa będzie dobra, żeby przypomnieć powoli sesję, i bo to już jest akcja, to już się dzieje, więc... Tylko też można tę walkę zrobić jakby w miarę spokojnie. Jeśli ona będzie w pierwszym akcie, to będzie w miarę spokojna. Nie będzie jeszcze dużych stawek. I teraz może do rzeczy. Jaki już mam na to wstępny plan? Skoro ta walka jest na początku i tyle rzeczy się może wydarzyć, to... Od czego by tu zacząć? Jakby, jaki jest plan i dlaczego? To nie rozstrzygnie skoku. Robert Bennett prawie na pewno ucieknie. I... Więc o, może tak. Jest bardzo fajne wyjaśnienie logiczne. Dlaczego Robert Bennett z ekipą siedzą w Coleridge i opętują trzy osoby duchami? I po prostu czekają. I to trwało z dwa dni. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo to jest pułapka. Bo to miało przyciągnąć wyciągnąć duchy Coleridge znikąd, żeby się pojawiły i się pojawiły. I no co zrobić? No myślę, że Robert Bennett ucieka i przychodzą niebieskie płaszcze, które dostały cynk, że tam się będzie działa rozruba. Zrobimy tak. I to wszystko podkreślimy, że to jest wszystko plan Claylanda, który się mści. Intelekt tutaj, wyrachowanie się mści z daleka. Więc tak, to jest plan Claylanda. Zarudnione oprychy, z którymi oni walczą, to będą skowlańskie oprychy z Coleridge. Sowicie opłacone, żeby tam się stawiły i walczyły. Więc trochę pobiją swoich i na to wszystko przychodzi policja ich aresztować. Z ręką tutaj przyłapani na gorącym uczynku. Inspektor Mara będzie temu przewodzić, jeśli będzie, tak? I tu może być pewien wybór wcześniej, w czasie tej walki, bo ta walka może chwilę potrwać wcześniej. Może być taki wybór... gonicie mnie, albo ratujecie ojca Kevina. To bym chciał zrobić i... Tym chciał zrobić też z tego powodu, wtedy Bennett będzie mógł uciec i będzie mógł być, że tak powiedzmy, bossem końca sesji. Jednocześnie będzie to decyzja graczy, że wolą uratować ojca. Oczywiście pytanie, może stwierdzą, że jednak zabiją Bennetta. Ale to wtedy z ojca Kevina i z ducha w nim zrobimy finalny konflikt. Co teraz? I Claylant powie, wszystkiego się spodziewałem, że Bennett zginie. A teraz to wy macie problem. Idziecie przed sąd, a ojciec Kevina jest opętany. To jest jakaś opcja, tak? I wtedy konflikt pod koniec będzie o tym. Tak czy inaczej wstępnie to zrobię. Walka w zakładach mięsnych. Tak. No to tu już dopiszemy to scenę otwierająca. Thomas Senior gra kapitana statku. Załoga mówi mu, że już mają dość krwi i że mogą wracać. Kapitan mówi, że nie, to jeszcze nie koniec. Okej, okay, i to możemy jakby zagrać też, że jakby bez obawy wrócimy, ale pokazać jakby, że on wie, że idzie za daleko.
że wchodzi na niebezpieczne wody. Dosłownie je przenosi. Tutaj koleś przed sądem, tak. Znaki zapytania. Walka w zakładach mięsnych. Więc tak. Oprychy Beneta to nowe oprychy zatrudnione w Coleridge. Bennett gra na czas i chce uciec. Straż miejska otacza całe zakłady mięsne. Oha. Mercy. Mercy. Albo nawaliła ze zwiadem, albo jest zdrajcą. I nie wiemy. Też ja nie wiem. Zobaczymy. Będzie grała niewinną, natomiast ja sam nie muszę wiedzieć w sumie, żeby to rozstrzygnąć. Będzie śmieszniej. Ku czemu się skłaniam? Nie wiem. Czy to nie będzie zbyt jakby zły iluzjonizm, jeśli nie będzie na to odpowiedzi? Przynajmniej na początku sesji, potem coś chyba, no, jeśli będzie potrzeba, to coś postanowię. Czy że jednak zdradziła, czy że jednak dała ciała i zrobiła zły zwiad, że nie wykryła, że to jest pułapka jedna wielka? Skłaniam się ku temu, że niekompetencja jednak. Ale chyba zostawię, że nie wiem. Zostawię, że nie wiem. Przy czym odpowiedź istnieje, natomiast ja jej jeszcze nie znam. Straż miejska otacza, Bennett ma oprychy i tak dalej. Dobra. Osoby, w tym John Shields, są opętywane. W maszynach jest Nyrix. I czy ta scena ma kilka ciekawych zakończeń? Pierwsze pytanie, czy strażnicy, czy ekipa wpadnie w ręce niebieskich płaszczy? Drugie pytanie. Czy Robert Bennett przeżyje, czy ujdzie z życiem? Trzecie pytanie. Może trafi do więzienia? Ha. Trzecie pytanie. Czy ojciec Kevina przeżyje? I pod pytanie, czy zostanie opętany? I dopadnięcie Bennetta może być w konflikcie właśnie z zostawieniem ojca przy życiu? Albo też ucieczka policji. Mogą zostać i uratować ojca, albo uciec policji i ojciec zostanie i źle skończy. Ale postawimy te, nawet może te trzy opcje w konflikcie. Czy uciekacie policji, czy dopadacie Bennetta, czy ratujecie ojca. To będą domyślny wybór, jeden z trzech. Jak może rzuty i spryt graczy pozwoli, to będą mogli mieć dwie z tych opcji. Ale nie trzy. Ucieczka od policji, no nie będzie. Straży miejskiej. Bądźmy poprawni. Ucieczka od straży miejskiej. Uratowanie Johna Shields. Albo dopadnięcie Bennetta. Pyk. I to robimy na początek, tak czy inaczej. I świadek Gregory Finch. Ok, drugi akt. Czy w drugim akcie będzie wiadomo, jaki jest konflikt sesji cały? I to będzie albo tak prawdopodobnie
dopaść Roberta Bennetta i go pokonać. Jakby ostatnią maskę Claylanda wywalić z Coleridge i zabezpieczyć rodzinę też przez to, rodzinę Kevina i w ogóle. Też jakby pokonać Kevina, Claylanda i jego technologię, też kontroli duchów. Może jakoś zagrozić Claylandowi w dziwny sposób, ale jeszcze nie wiem. Kevin ma na to plan w sali sądowej. Zobaczymy, czy on wyjdzie, czy nie. A to też może być temat tej sesji. Czy to będzie reszta sesji? Czy w drugim akcie będziemy to jakby eksplorować, co się dzieje? Więc tu się może różnie wydarzyć, tak? Może być... Mogą wejść na salę sądową Lydia i Bukani, przeprowadzeni przez policję. Mogą wrócić do kancelarii i planować to, co się dzieje. Mogą wrócić z Robertem Bennettem i go opętywać duchami w tym akcie, więc różnie się może dziać. Czy może te jakby zrobimy te trzy warianty wstępnie? Świadek inspektor Mara, czyli to będzie, czy to może być tak, albo tak, albo będzie aresztowanie Lidii i WK niego, albo zróbmy tak, albo z policji ich dopada. Może być tak, że John Shields martwy, John Shields opętany, czy po prostu Ross Johna Shields. Teraz pytanie, czy jakby go wyjawiać, skoro Kevin jeszcze... Czy może wyjawimy ten los, kiedy Kevin będzie miał przerwę, albo może tak, przerwa w rozprawie sądowej, przychodzimy i wyjawiamy los Johna Shieldsa wtedy, żeby nie było tak, że Kevin na przykład, Mateusz słyszy, coś stało się z ojcem, a potem gra Kevina, który o niczym nie wie w czasie rozprawy sądowej. Tego bym raczej wolał uniknąć, więc... Ale to jedna z tych opcji w czasie tego fragmentu to jest tak, los Johna Shields i tutaj będzie jeszcze opętywanie Bennetta. Może się wydarzyć. To nie wiem, jak to nazwać teraz. Los Johna Shields będzie i tak miał miejsce. Czyli to są opcjonalne. Tak, bo jak ich aresztują. Zrobię to na tym wcięciu, bo to nie jest podpunkt los Johna Shields, tylko to jest specjalne sceny? Nie, sobie kursywą. Niech będzie porządnie. Dobra, kursywa to są sceny, które nie wiemy, czy zrobimy obie, może tylko jedną. No to dajmy im w takim razie ładny pomarańcz. Dwoje widać, ale niech będzie. Los Johna Shields. Żeby ten list siadł, to ja bym myślić, mogę czy pchać to po swojemu, mogę, może. Z Johnem Shieldsem i tak będzie niedobrze, nawet jeśli przeżyje, to będzie w ciężkim stanie i rodzina i tak będzie krytyczna. Jakby skończy się to dobrze, ale będzie podbity ten aspekt, jakby Kevin, to wszystko twoja wina. Inspektor Mara, długa scena, los Johna Shields. Krótka. Chyba tak. Tak ją zagramy też wtedy. Świadek Braden O'Brien. Bo może być jeszcze. Świadek Robert Bennett. Jeśli tak, to będzie po wszystkich, ponieważ to jest świadek strony broniącej się. Czy świadek będą Brian? Może. Jeśli nie będzie czasu, to można go wywalić i powiedzieć, że plan O'Brien był niedysponowany i był dziwny.
Czy on wiele wnosi? Nie, no wnosi tyle, że jest w nim inny duch. I może bronić strażników, jeśli będzie potrzeba. Czyli to jest tak naprawdę też demona pomarańczowa jako opcjonalny. Świadek Lydia, świadek Wukani. Jeśli będzie, to to będzie. I Robert Bennett wtedy. Okej. Okay. Czy jak to by grało aktowo? Pewnie. Na tej sesji 4 akty, ale 2 godziny, czyli akt w pół godziny, czyli 2 sceny na akt. Pierwszy ma 2 sceny, drugi będzie miał 2 sceny, 2,5. Jedną tutaj i półtorej gdzieś z tych. Te mam nadzieję pominiemy. Znowu robię ten sam błąd? Nie, chyba. Zobaczymy. Akt trzeci, 2 sceny. I akt czwarty. Czyli to będzie ostatni skok. Walka z Bennettem. Albo nie, tak? Aha, no właśnie, on może być pomarańczowa. Ostatni skok, walka z Bennettem. Jedna z opcji. I jeśli Bennett zginie na początku, to jaki może być konflikt? Ojej, dobra, pomyślimy zaraz. Załóżmy na razie, że Bennett żyje i że będzie bossem kampanii i sesji. Trzeci akt to świadek Lydia Wukani, ekspert Robert Bennett, rozstrzygnięcie, czyli będzie on wyrok. Będzie w tym miejscu. I te sceny nie wiadomo, ale one bo jeśli oni uciekną policji i nie przyjdą z Bennettem na salę sądową, to nie będzie ich zeznawania, natomiast duża szansa, że będzie, więc to jakby dam na pomarańcz, ale te wszystkie sceny, no tak z półtorej sceny trzeba tu liczyć, a może dwie tak naprawdę trzeba tu liczyć. A mogło być 3. Więc jeśli będą 2 i wyrok, to akt trzeci już jest pełen. Czyli akt czwarty to jest po wyroku. Finał. Jest ostatnie zagrożenie. Jeśli Kevin i strażnicy są uniewinnieni. Które są wszystkie warianty, dobra. Ale co może być z wyrokiem? Mogą być uniewinnieni, mogą zostać skazani. W zasadzie tak, te dwie opcje. Jakikolwiek będzie wyrok, czy tam skazywanie, no to najpierw trafiają do aresztu. Może tak być, że skazywanie nastąpi później. Oni trafiają do aresztu i tak muszą szybko działać, więc tematem czwartego aktu może być uwolnienie Johna Shields od opętania, może być tematem ostatniego ostatniego skoku. To może zróbmy go tak. Czyli, że ten skok będzie ostatni. Albo to będzie walka z Bennettem, albo uwolnienie Johna Shields od opętania, albo i to, i to. Jeśli ucieczka z więzienia, czy może to będzie ucieczka z aresztu, bo będzie świat duchowy, duch Wukaniego, więc jeśli to będzie fajny moment dla Wukaniego, żeby gdzieś walnąć, przejście przez świat duchowy i żeby właśnie spotkał, widzę coś takiego, może na to naprowadzimy jakoś, jak będzie okazja, że Wukani spotyka tego ducha z Night Market, chce go dopaść i ten duch jest w ogóle problemem, że trzeba go gdzieś tam odpędzić, żeby móc na przykład przejść do tego miejsca, gdzie muszą dojść, ale gdy ten duch z Night Market wraca, Wukani go dopada, się okazuje, że on się odwraca i że to jest duch Wukaniego. Że zmienił się, tak? Tak by to z bliska się okazuje, że to jest taki dziwny duch i przybiera postać ducha Wukaniego i Wukani wtedy może mieć taką małą scenę tożsamościowo, gdzie decyduje, co zrobić z własnym duchem. Rozwiązanie tego problemu otwiera ścieżkę do ostatniego skoku.
To jest coś, co ja będę musiał chyba zaplanować na sesji w czasie jakiejś przerwy. Na podstawie tego, co się wydarzy wcześniej. Bo robienie planów teraz, zwłaszcza szczegółowych, jest dziwne. Znaczy, chcę coś zaplanować, bo improwizowanie tego na sam koniec może być dziwne, w sensie może być trochę dziwnie, ale. Znaczy, mogę też być niedorobiony. Więc trochę chcę tego przemyśleć, nawet jeśli to będzie dużo elementów układanki, z których potem będziemy składać. Czy ostatni krok, walka z Bennettem, uwolnienie Johna Shieldsa od opętania, ucieczka z aresztu, świat duchowy, duch Vokaniego. Tak, Lydia to będzie miała. Przy walce z Bennettem może mieć te tematy różnego rodzaju swoje. Walka z ogrodach mięsnych to będzie tak. Ekwipunek Bennetta. Narkotyki. Też w walce w zakładach mięsnych powinny paść. Wyrok, ostatni skok. Więc tu może tak, jeśli Bennett będzie żył, to tu będą te tematy. Lydia, słuchaj, czy do końca zemsta, czy nie? Tak, jeśli tak. Rozmowa bardzo w Templetona. To może w ogóle być tak, aha, a gdyby w pierwszym, nawet jeśli go pokonają, to go raczej nie zabili i on trafia do aresztu i z aresztu jednak ucieka i trzeba go dopaść. Byłoby bardzo, bardzo, bardzo wygodnie, gdyby on jednak pod koniec żył i był tematem ostatniego skoku i te wszystkie rozmowy klimatyczne mogłyby być pod koniec z nim o zabójstwie Templetona. I najlepiej jeszcze ojciec Kevina w tym samym miejscu. Zobaczymy, ale tak, uwolnienie Johna Shields od opętania to jest taki osobny temat. Ucieczka z aresztu. Świat duchowy Vulcaniego. Też właściwie one mogą być wszędzie. Bo na przykład ucieczka z aresztu, no jeśli gracze będą w areszcie, no to świat duchowy będzie pasował fajnie do wyjścia z aresztu. Jeśli nie będą w areszcie, to może do wejścia do ostatniej lokacji będzie potrzebny świat duchowy. Gdzie w ogóle może być Bennett? Jeśli załóżmy, wszystko idzie zgodnie z planem Bennetta i Claylanda przede wszystkim. I on ucieka. Też w ogóle Claylanda warto tu przypomnieć. Robert Bennett ucieka i idzie gdzieś. I tam jest już raczej chyba i tak bez ojca Kevina. Jest sam Robert. Gdzie oni mogą go szukać? Mogą go szukać do jego mieszkania. Może pójść do Teatru Sierot. Albo. Ej, w sumie. Teatr Mały, Teatr Sierot. Teatr Mały jest dobrym miejscem na finalną potyczkę ewentualnie. Pracownie duchowej technologii Klenda 1. No już nie, już po ptakach. Zniszczone przez paskudnych strażników. Komisariat. Dom Kevina. Zdemolowany. Huta stali. No, to jest opcja na lokację finalną. Kamienice. Pub. Komisariat. Sąd. Tu jesteśmy. Pracownia duchowej technologii Klenda 3. Nie ma znaczenia. Doki, pub z boksem. Sklep i dom mentora Vulcaniego. Spire Garden Theater. Tu się nie pojawił w ogóle, więc nie ma znaczenia. Fajną lokacją końcową w tym kontekście byłaby albo ta huta, albo któryś z teatrów. Pomyślę jeszcze. Czyli, że sprawa się kończy i jest coś do rozwiązania w teatrze albo w hucie. Może tam być Robert, może tam być Clayland. Jako ostatnie spotkanie. Jeśli rozprawa pójdzie po myśli strażników, wszystko, to wtedy byśmy przyciągnęli rozprawę na ostatni akt i tam by walczyli z Claylandem. Tudzież udowadniali mu, że to jest jego wina i potem strażnicy pomagaliby policji ich aresztować, Bennetta i Claylanda, może, albo. To się dzieje w sądzie, finał jednak, czyli ten skok się kończy właśnie sądowo.
To ma lekkie wady, że może być nie. I Wukani i Lydia są postaciami, które bardziej działają w polu. To Kevin jakby działa w papierach i w rozmowach, więc jest pewna wada, jeśli by pół, trzy czwarte sesji było w sali sądowej i przegadane, że byłoby trochę bardzo mocno na Kevina. Ale patrząc dalej. Więc tak, jeśli wygrają, to tak może się toczyć. Jeśli będzie pas, to wtedy albo Robert Bennett będzie do pokonania, albo Clement będzie do pokonania, albo Duke będzie do uwolnienia. No coś, jakiś materiał na ostatni skok musi się znaleźć. Ostatni gest tożsamości Duke of Coleridge może być o... I tak szczerze podkręcamy w czasie sprawy sądowej konflikt między strażnikami, że to wszystko się nie opłaca. Nie opłaca się ich współpraca, że to nie ma sensu. I co? Ostatnie zagrożenie, że to jednak ma sens. I to może być, jeśli Robert Bennett będzie, to wszystko będzie się spinać. Natomiast może być, że Clayland jakiś nowy problem wyciąga. Niekoniecznie, że Clayland ma jeszcze więcej technologii opętywania duchami. Może finał. Słyszmy, że tamto zostało powstrzymane. Dowiadujemy się, ej, Clayland ma. Przychodzi inspektor Mara i mówi, słuchajcie, Clayland ma jeszcze... Wrócił do huty, tam odbudowali tę jego maszynę i zamierza rozpętać chaos w Coleridge, taki jaki rozpętaliście w Charterhall. I nawet większy, zamierza puścić te duchy, które będą mordercze i tak dalej. Trzeba go powstrzymać. To jest opcja. To będzie ostatni skok jeden. Ostatni skok Bennett. Ostatni skok. Albo nie, że tak czy inaczej. Ostatni skok. Clayland zbudował duchową bombę w hucie w Coleridge, albo w teatrze małym. Ta huta by jest chyba najfajniejsza. Tak, bo teatr tam pasuje, bo tam ten sprzęt jest, po prostu był. Clayland zbudował duchową bombę w hucie Coleridge. Okej. I teraz może być walka z Bennettem. Walka z Claylandem. Jeśli Bennett będzie, to sam Bennett. Jeśli Bennetta nie będzie, to może Clayland tam jest wtedy obecny. Jakaś twarz tam musi być, no nie ma kogo innego. Gregory Finch, no to nie. Nie wsadzamy nowych postaci. Mercy nagle główna zła, też nie. Chociaż ci się okazało, że zdradziła, ona tam przychodzi i tam dowodzi tym. Są inżynierowie i jest Mercy. O, może. Walka z Claylandem, ucieczka z aresztu. Świat duchowy, uwolnienie Johna Shieldsa. List Kevinowi. Warto by dać wcześniej. Los Johna Shieldsa pasuje tutaj. Jeśli z nim będzie coś nie tak, to wtedy można w Kevina walnąć, że jest problem. Czy pod koniec drugiego aktu? Jeśli potem z drugiego aktu w midpoincie, to że jest, robi się gorzej. Muszę zrobić tak. Wstępnie wieści o Johnie Shields w połowie.
trzeci akt w napięciu i los Johna Shields. Jeśli jest opętany albo martwy, albo coś jest z nim nie tak, to wtedy Kevin, możemy dać Kevinowi list, jakby rzeczy po ojcu, list i powiedzieć jakby właśnie wtedy Kevin nie poddawaj się, to by zadziałało idealnie, kiedy by zapadł wyrok i on nie trafiał do więzienia i wtedy w więzieniu Kevin dostaje list i że musimy działać. Jeśli tak zareaguje, bo kto go wie. Ale tak czy inaczej, że tutaj jakby to nabudowanie stawek będzie gdzieś pod koniec. Bo jeśli wygrają proces, co jeśli wszystko pójdzie dobrze? Więc tak, Robert Bennett złapany, opętany, idą z niebieskimi płaszczami do sądu. Jest rozprawa, udowadniają winę Claylandowi, zmazują winę z duchów Coleridge. Czy może być... Czy co, fałszywe zwycięstwo? No bo czy wtedy po prostu się sesja kończy? Że jeśli ku temu idzie, to że jest ostatnia rozprawa z Claylandem i właśnie tak jak mówiłem przed chwilą, że kończymy w sądzie sesję. Nie, jakoś... Czy nawet jeśli klient jest skazany, to i tak przychodzi inspektor Mara i mówi: ej, on jest może skazany, ale jego ludzie zostawili bombę w hucie i wtedy strażnicy mówią: haha, dobra, musimy tam iść. Więc i tak musieliby uciec jakby z tego, z aresztu. Czy może tam nie być ani Bennetta, ani Claylanda? No to wtedy kto? To wtedy Mercy. To wtedy Mercy, jeśli będzie żyć. Byłaby twarzą, ostatnią twarzą tej technologii. Albo radny Walter. Tak, dobra, o, zrobimy tak, to wywalimy. Rozmowa o Modestie Templetona idzie tutaj, podpisanie wrogowie Bennett. Clayland, Mercy, ale właśnie wcześniej przed Claylandem Walter. Albo jeszcze Emily. Emily Clayland. Rozmowa o morderstwie Templetona i tak się może pojawić pod koniec. Że to i Clayland i Bennett by to mówili. No, inne postacie trochę nie mają sensu. Bo jeśli Bennett zginie na początku, no to tam by był rozstrzygnięty wątek zemsty. Jeśli tak, to u Lydii pod koniec trzeba by jeszcze iść w co? Po prostu już, czy że jej wątek się kończy, olewamy i idziemy do przodu po prostu z wątkiem fabuły strażników tylko. I czy w takim razie chce pracować ze strażnikami i wtedy uderzamy w koszta jej działania i zobacz, udało ci się, ale poniosłaś wielki koszt, więc czy jeszcze chcesz dalej działać ze strażnikami? To wtedy może być jej pytanie dramatyczne, tak do końca. Bennett, Clayland, Walter. Dobra. Rozmowa morderstwa Templetona, czyli tak czy inaczej, niezależnie od tego, co dzieje się w sądzie, jest ostateczny skok, to jest moja główna propozycja. To się wszystko może wywalić, jeśli gracze będą mieli swój pomysł na skok, ewentualnie, ale to nie zaplanuję, więc tak zmienimy wtedy. A to jest solidny plan, czyli wracają do huty. A okazuje się, że tam w podziemiach to jest odbudowane i rozbudowane jeszcze te baterie i gotowe do wysadzenia. I tak się to wszystko jakoś może pod... I tam jest finał rozstrzygany jakoś akcją ostatecznie. Wtedy świat duchowy może właśnie wejść. Kontakt z tym duchem. Z duchem Wukaniego. I tak dalej. Dobra. Epilog. Duch o Briana. Czy ostatni skok nie jest kursowo? Ucieczka z aresztu może. Świat duchowy, duch Wokaniego. I uwolnienie Johna Shieldsa to pętania. Są nieopcjonalne. Claylant zbudował duchową bombę nieopcjonalne. Wrogowie nie. Omówienie morderstwa, ono jest opcjonalne.
Czyli ostatni skok to jest kategoria. Czyli sceny są raz, dwa, trzy i epilog czwarty. I wyrok jest piąty i tu są 2,5. 2 godziny z hakiem. Ale chyba nie ma zmiłuj. Co musi być w epilogu? Duch O'Briana. I to, co się z nim dzieje. Czyli Kevin i jego rodzina będzie prawdopodobnie najważniejszym epilogiem dla Kevina. Lydia i jej dom będzie epilogiem dla Lydii prawdopodobnie. Znaczy, epilogi oddam w dużej mierze w ręce graczy, ale powiedzmy, że będę miał swoje propozycje. W razie czego. Włókanie i duchy będzie chyba sceną dla Włókaniego, niekoniecznie mentor. Albo mentor na przykład pakuje walizki i odpływa. Niekoniecznie. Bo pytania, Kevin musi uzyskać odpowiedzi, więc tak by będzie ojciec Kevina, tożsamość Kevina, list od ojca i w epilogu temat rodziny odpowiada na pytanie o przynależność Kevina, jego pytanie dramatyczne, te główne. Lydia, używanie przemocy, zemsta, miłosierdzie, dom Lydii, serce Lydii, więc to też jakoś ląduje właśnie to, gdzie Lydia pójdzie po tym wszystkim. To może być teatr, ale nie musi, ten teatr sierot. Więc to musi być w końcówce, żeby Lydia miała zamknięty wątek. Włókanie potrzebuje wątku duchów, zaprowadzenia ładu, równowagi i tym podobnych rzeczy. Trzeba to nie zdomknąć, więc świat duchowy się powinien pojawić w tym ostatnim skoku. Świat duchowy, duch Włókaniego i w epilogu pokazanie tego, jaka jest relacja Włókaniego z duchami, tak na koniec. Okej. Okay. Dodatkowe sceny epilogu na wszystkie postacie. Potrzebujemy sceny na Clelanda. Kiedy ta scena wchodzi? Na początku. Klejant, jego losy. Bennett i jego losy. Bennett może żyć pod koniec. Klejant prawie na pewno będzie żył. Nawet jak nie będzie żył, to też. Nie, Bennett i jego losy na pewno będzie. Bo żona i dzieci Bennetta będą miały swoje losy, nawet jeśli Bennett będzie nie żył. Mam taki brutalny plan, że dzieci Roberta Bennetta trafiają do teatru sierot, jeśli zostaną osierocone. No cóż, tak. Rodzina Shieldsów, no to wątku Kevina. Mumbala w epilogu nie musi go być. Może się pojawić, ale nie musi mieć jakichś ważnych scen. Remira nie, William nie, Sołtów nie. Mercy może mieć. Emily Clayland. Tak. Kevin i jego rodzina. Napiszmy na razie na koniec. Gregory i Emily. Inspektor Mara. Kogo miałem przed chwilą i już o nim zapomniałem. Mercy. Jest tak. Mercy. Teatr sierot. Pani Collins.
Zróbmy to. Tak, Lydia, jej dom, wukani duchy. Inspektor Mara jest wspólnym wątkiem. Mercy jest wątkiem bardziej pod Lydię. Teatr sieroty z wątkiem bardziej pod Lydię. Nekromancja, znak zapytania. Mumbala, znak zapytania. Wątki wukaniego. Carmen, ok. Tommy Jr. i Junior to teatr sierot. Brendan O'Brien, pani Collins, tak. Mara jest, Gregory Finch, tak. Nyrix, no, wukanim, Dusnet Market, nagarnięty z wukanim. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Do 2,5 godzin, nie ma co się oszukiwać. Czy próbujemy robić te po 5 minut, jakby? Czy naiwnie próbuję znowu wziąć cały jakby taki plan i licząc na to, że ogarnę go w 2 godziny? Z graczami? Czy gramy na 3 i tyle? I tak po prostu jest. Dobra, co stąd można wywalić? Świadek, inspektor Mare. Tam jest fajny aspekt, ona pokazuje relacje z strażnikami i tak dalej. Więc je można zrobić krótko. Aresztowanie Lydii i Wukaniego to krótko. Opętywanie Beneta to, jeśli będzie, będzie dłuższe. Świadek Brendan O'Brien to krótko. Czy to jest długie, jeśli będzie? Wstępne wieści o Johnny Shields. To jest krótka scena. Policzymy te takie grube w takim razie, że te bez kursywy to jest raz i dwa. Ta może być, może i nie będzie, to jest półtora. Świadek Lydia dłuższa, Wukani dłuższa, świadek Robert będzie dłuższa, jeśli będzie, ale nie wiadomo, czy będzie. Los Johnny Shields jest krótszą sceną. Namieszałem z kolorami. Bo to jest długość. Szansa na wystąpienie i długość. Mam dwie zmienne. Więc długość. Długość damy kolorem. Szansa na wystąpienie kursywą. Tak chyba było na początku. Mogę pomieszać. Zróbmy to szybko. Czy są szansa na wystąpienie? Będzie na pewno. Nie, co ja robię. Długość. Krótka. Świadek. Normalna. Normalna. Aresztowanie Lydii i Wukaniego. Średniej długości. Albo krótka. Bo tu się nic ciekawego nie musi dziać, więc będzie krótka. Opętywanie Beneta. Średniej długości. Świadek Brendan O'Brien. Średniej długości. Tak, bo od nim nie wiadomo, co jest. Wstępne wieści o Julian Shields, krótka. Świadek Lydia. Długa. Świadek Wukani lub inżynier. Długa. Świadek Robert Bennett. Jeśli będzie, to będzie długa. Los Johnny Shields. Wyrok. Wyrok będzie średnia. Ostatni skok. To jest kategoria, więc nie ma koloru. Ucieczka z aresztu. Jeśli będzie, będzie długa. Świat duchowy, tylko ona jest połączona, tak? Z tym światem duchowym. Może usuniemy tę ucieczkę z aresztu. Uwolnienie Johna Shieldsa do pętania. Średnia. Klan zbudował duchową bombę w hucie Coleridge. Potencjalni wrogowie, no to jest ten skok. Wejście konflikt.
jeśli ten skok będzie, to będzie miał rzuty na wejście, będzie miał wejście i walkę przynajmniej z dwie sceny. Kurde, to wszystko może być tak połączone. Tak połączone. Więc spróbujmy tu wejście. Nie, to ten świat duchowy może być tym wejściem. Konflikt, potencjalnie wrogowie, rozmowa o modlitwie Templetona, czyli to jest tak. Epilogi, ok. Na epilogi trzeba liczyć 15 minut przynajmniej, a chyba tak z 20 minut. Tak realnie patrząc. Czy jednak sesja na 3 godziny? Jakby nie ma zmiłuj. Dobra, szansa na wystąpienie. Tak, tak, tak. Może? No raczej tak. Tylko to będzie czy krótka, dobra, krótka scena. Nie, Kevin może je pytać. Dobra, nie no, długa. Bezpiecznie będziesz cofać w górę. Aresztowanie Lydii Vukaniego. Może jej nie być, jeśli uciekną. Opętywanie Beneta może go nie być. Świadek Brandon O'Brien. Może go nie być, jak nie będzie. Chyba, że od razu by go stawię kursywą. To jest scena, którą mogę wywalić, tak naprawdę. Bo ona niewiele wnosi, więc dla oszczędności czasu można ją wywalić. To może wstępnie przekreślę. Wstępny wieści o Ginie Shields raczej będzie. Świadek Lydia, świadek Vukani. Może tylko tego może nie być, ale świadek Vukani na pewno będzie, bo jak nie będzie Vukaniego, to będzie inżynier. Świadek Robert Bennett może i nie być. Od Ginie Shields będzie, wyrok będzie jakiś. Ostatni świat duchowy, duch Vukaniego powinien być. Uwolnienie Ginie Shields od opętania. Może być na tym. Dlaczego to jest tutaj? Los Jonas Shields. Czy to nie jest epilog? Czy to nie jest epilog? Bennett będzie krótki. Klerat będzie miał średnią długość sceny w epilogu. Inspektor Mara krótki. Kevin i jego rodzina średnia. Gregory i Emily krótka. Pani Collins krótka. Pani Collins będzie przypomnieniem jakby praktyki Kevina, co on teraz robi. W ogóle czy będzie mógł praktykować prawo, czy nie straci licencji przed sądem. Lydia i jej dom średniej długości, tak samo wykanie i duchy muszą te wejściowe być średniej długości i to będą służebne sceny w tym kontekście. Czyli świat duchowy, konflikt, rozmowa o modlitwie Templetona jest jakby, on jest tu elementem tego, czyli czerwone sceny, które na pewno wystąpią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, możliwe, że sześć. Powiedzmy, te będą szóstk. Od sześciu do siedmiu. Od siedmiu do ośmiu, od ośmiu do dziewięciu. I połówki. Dziewięć, dziesięć, dziewięć, jedenaście. Podchodzimy pod 12, 3 godziny. No 3 godziny. Powinno się zmieścić na 3 godziny. Spróbujemy. Przemyślę to. Czy coś z tego da się wyciąć?
sensownie. Czy jakoś skrócić, to ten świadek Brennan O'Brien myślę, że wyleci w takim razie. Zrobimy o nim wzmiankę tylko. To usunę właśnie strike through, ale wiem, że to będzie tylko wzmianka. I reszta. Zobaczymy. Bo ten skok jest taki tak naprawdę. Ładnie by się to zmieściło, gdyby nie było ostatniego skoku. I czy sprawa sądowa? I co, w tle dzieją się te sceny? Tak może wyjść, jeśli oni przed nie dadzą się złapać, że w międzyczasie będą prowadzić te śledztwa i te rzeczy, jak rozmowa o morderstwie Templetona czy świat duchowy. Zrobi się równolegle z tą rozprawą, gdzieś w tle. Nie będzie oddzielnego skoku na to. Dużo niewiadomych. To jest ten dziwny problem właśnie, że nie... Jednocześnie próbuję planować i jednocześnie otwarty na... chcę być otwarty na improwizację. I na pójście za tym, co gracze zrobią. Chcę zaplanować, bo chcę, żeby... Kampania się ładnie skończyła, miała zamknięte wątki, ale nie chcę tego prowadzić liniowo. Z jednej strony powinienem planować mniej, bo i tak planuję dużo, zwłaszcza jak na Blades in the Dark. Z drugiej strony chcę skończyć opowieść. W konkretny sposób skończyć wątki. Więc zostanę przy tym, co mam. Przemyślę to jeszcze, mam czas do sesji. Tydzień chyba równy. Albo 8 dni, coś koło. Więc jeszcze to przemyślę. Ale tak ten plan wstępnie wygląda. Ma w miarę ręce i nogi. I zobaczymy, co natchnienia, inspiracje i Duch Święty uczynią w międzyczasie. I czy będzie to najlepsza sesja świata, dziejów i historii. Zobaczymy. Tym razem to było ostatnie przygotowanie. Jeśli tego nie skończymy, to uznam to za moją wielką porażkę i będę grał tylko 3 akty od teraz. Ale... No nie, widzę to, że jakbyśmy tego nie dograli, to jeszcze miałaby sens ostatnia sesja, ale to już byłoby, już byłby tylko skok, tylko konflikt. Ale bym strasznie namieszał, więc naprawdę zaboli nas, jeśli to będzie 8 sesji. Poczujemy to. Teraz jeszcze to przeżyliśmy, ale 8, myślę, że to już będzie czuć, że to jest naciągane. Może przesadzam. Spróbujemy wylądować. Więc żegnam was ponownie, prawdopodobnie ostatecznie. Dobrej nocy.